Na Sylwestra i cały karnawał obowiązuje ubiór na tak zwany wysoki połysk. No to oznacza to, że jesteśmy, że ubieramy się w brokaty, w cekiny, wszystko to, co się mieni, błyszczy, skrzy i zwraca uwagę. W tym dniu możemy sobie pofolgować z błyskotkami. Warto jednak znać kilka zasad stylizacyjnych, żeby nie przesadzić i nie wyglądać jak choinka. Jeżeli ubierzemy sukienkę z brokatu czy całą z cekin, to fajnie by było już do tego stonowane buty albo dyskretne dodatki. Zasada ta działa także w drugą stronę. Jeżeli mamy małą czarną, która nigdy nie wychodzi z mody, możemy zaszaleć z dodatkami. Te ważne są również w przypadku panów, którzy dużego wyboru, jeśli chodzi o ubiór, nie mają. W tym wypadku, w tym sezonie może to być krawat brokatowy, krawat stafty, czy krawat jakiś mieniący się, może srebrny, nawet złoty, pięknie z eleganckim garniturem, też może uzupełniać kreację partnerki. Stylistki radzą, by makijaż był dostosowany do miejsca, w którym spędzamy Sylwestra. Na domówce możemy sobie pozwolić na użycie różnego rodzaju kolorów intensywnych, wprowadzenie koloru, czegoś, co będzie bardzo mocne, intensywne. Wszystko zależy też od tematu, na przykład imprezy, jaką idziemy. Mamy do wyboru pigmenty, cienie nasycone. Pigment jest bardzo intensywny. Myślę, że podkreśli oko tutaj wszelkiego rodzaju właśnie odcienie niebieskiego, zieleni są wskazane. Wybierając się na bal, warto mocno podkreślić oko. Dobrze jest w Sylwestra błyszczeć. W tym roku zamiast brokatów proponujemy pyłki, które są nieco delikatniejsze od samego brokatu, ale równie dobrze się mienią. Do tego możemy dodać cień też mieniący się, błyszczący, jest delikatny, połyskujący, z drobinkami bardzo delikatnego, zmielonego brokatu, który nie jest tak intensywny jak w poprzednich latach, stosowany na pełnym oku. Dopełnieniem makijażu będzie również odpowiednia fryzura. Jeżeli chodzi o długie włosy, część zwijanych, warkoczy lub takich sznurów powrozowych, jak to mówię, normalnie zwiniętych, żeby było coś innego. W każdym bądź razie nie jest to takie bardzo eleganckie, uczesane, jak kiedyś były te koki. Styliści fryzur mają również propozycje dla osób z krótkimi włosami. Wszystko to, co jest bardziej takie przygładzone. Nic nie mamy takiego bardzo mocno postawionego, nie mamy takich rzeczy, które są wyciągnięte, czy irokezów, czy innych. Bardziej takich grzeczniejszych. Nie ma w tym roku bardzo mocno dużego wzbogacenia brokatu. Najlepiej jednak znaleźć złoty środek i połączyć wygodę z obowiązującymi trendami.